właśnie pani Karolina wpadła na, myślę, bardzo dobry pomysł, jak się pewnie przekonamy, aby właśnie posiłkować się artystami, żeby powiedzieć o grupie teatralnej artyści właśnie z naszego terenu. Może nie z gminy Białoruś, z gminy Miszczac, ale bardzo blisko są przyjeżdżane tereny miasta Białopodlaska. W dzisiejszym szczególnym dniu, ale także jutrzejszym, dziadka, dzisiejszy babcik, złożyć wszystkim babciom, dziadkom najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, pociechy ze swoich najbliższych, czyli wnucząt, wnuczek, wnucząt, niektóre są bardzo daleko, ale mam nadzieję, że dzisiaj te środki komunikacji bezpośredniej, które mamy, sprawiają, że jesteście bardzo blisko swoich wnucząt i życzę wielkiej pociechy, ale życzę także, aby wasze wnuczęta czerpały z was tą mądrość. Mądrość życiową, to czego nie da się kupić. Młodzi ludzie myślą, że wiedzą wszystko, ja też jeszcze tak to niedawno myślałem. Okazuje się, że wiemy bardzo dużo, ale jeżeli połączymy to z doświadczeniem naszych babci, dziadków, dopiero wtedy wychodzi prawdziwy sukces. I tego sukcesu życzę wam i waszym wnukom, wnuczętom. Coś ostatnio cię nie widywałem na spacerze. Zastanawiałem się nawet, czy zdrów. A, to ty jesteś. Miło mi cię widzieć. U mnie wszystko w porządku. Tylko teraz jesienią lubię dłużej poleżeć w łóżku. Wstaję dopiero około południa, jak już się ociemnie. Wychodzę na spacer i po drodze robię zakupy. No tak, przecież nas emerytów nic nie goni. Masz całkowitą rację, ale dzisiaj dla mnie ten jest wyjątkowy dzień. A co to ma za święto? Przecież nie imieniny. Postanowiłem dorobić do wyboru. Idziesz na starość do roboty? Chcecie się? Nic z tych rzeczy, nie. Postanowiłem dorobić na skrót. Spróbuję swoje sił w reklamie. Jadę na gasta. Oho, to życzę powodzenia. Ale z tego, co gdzieś słyszałem, to na takich rekrutacjach tłumy się zbierają. A oni wybierają jednego, albo dwóch. Z początku tak myślałem, jednak mimo wszystko zapisałem sobie, kiedy i gdzie to się ma odbyć. No tak, próba jeszcze jedna. Później po wahaniach doszedłem do wniosku, że czemu mam nic. Nic w tej pracy, nic to nie kosztuje, a czasu mam aż czas dwie. Postanowiłem zobaczyć, jak to wygląda. Ja też sobie dorabiam, ale w mojej starej branży. Jak to powiem? Kiedy? Jak sobie spacerujesz po parku? Na noc chodzisz? No, nie zupełnie. Czyli dobry dalej. Pan posłuży kardiolina na śniadanie.
tylko jakieś 4,20. O jedzie mi o kanturą na wadze! Ja na szczęście mam dobry punkt. I jestem dobrym klientem. Bo wszystkie puszki mam. Opłukane i sklepane. Tak o paru punkt. Słuchaj, wychodzę na ten rejon o świcie. A nawet jeszcze wcześniej jakieś ciemno. Wtedy jest spokój i konkurencja śpi. Ale jak leje, to robię sobie. Co, nie chodzisz? To już taki rytuał. Nawet dzisiaj na spacerze.